pod koniec października rozstrzygnięty zostanie konkurs wyboru, ogłoszony konkurs już przez Urząd Miasta, wyboru partnera do realizacji zadania, które planujemy wykonać i zacząć już budowę od przyszłego roku, czyli 160 mieszkań dla mieszkańców Sieradza. Przedsięwzięcie, które będzie składało się z budowy co najmniej 3 bloków mieszkalnych na 150 mieszkań, mieszkania od 40 kilku metrów do 60 kilku metrów, 3 budynki, 4 kondygnacje, windy. Łączny koszt tego przedsięwzięcia to będzie około 27 milionów złotych. Mieszkania będą przeznaczone i Państwo macie za sobą miejsce, w którym to powstanie. Teren ten, który jest oznaczony na czerwono, to jest ulica Sikorskiego. Tam powstanie droga od ulicy Armii Krajowej do budynku budowanego przez Sieradzką Spółdzielnię Mieszkaniową.